Dzisiaj będzie zagadka ze Staskiem. To jest Stasek. Stasek mieszka sobie w Brzesku i ma dwie babcie. Jedna babcia Amelia mieszka w Bochni, a druga babcia Ziuta mieszka w Tarnowie. Pociągi do Bochni odjeżdżają regularnie co 15 minut. Bez spóźnień, bez awarii, rewelacyjne kolejnictwo. Co 15 minut zawsze odjeżdża pociąg przez cały dzień do Bochni. Pociąg do Tarnowa również odjeżdża co 15 minut. Tak samo, bez żadnych spóźnień, bez awarii, równiutko co 15 minut odjeżdża pociąg do Tarnowa. A Stasek postanowił, że będzie przez 30 dni odwiedzał którąś z babci. Że pociągi jeżdżą regularnie co 15 minut, to stwierdził, że nie będzie się trudził, żeby wybrać, do której babci pojedzie, tylko przychodząc o dowolnej porze dnia, wsiądzie do tego pociągu, który przyjedzie pierwszy. Założył, że los za niego wybierze i mniej więcej powinien być porówno po 15 razy u jednej i u drugiej babci. Tak też zrobił. Przychodził w przypadkowych momentach codziennie na stację i wsiadał do pierwszego pociągu, który przyjechał. Odjeżdżały w obie strony z jednego peronu, także wchodził na peron i w zależności, który pociąg pierwszy przyjechał, do tej babci się udawał. Po 30 dniach zauważył, że u babci Ziuty był 25 razy, a u babci Amelii tylko 5 razy. Wytłumacz, jak to możliwe. Na odpowiedzi jak zawsze czekam w komentarzach.